Witajcie na naszym kanale. Pozdrawiamy z Beskidów. Przyjechaliśmy zobaczyć zimę na żywo. U nas rosną krokusy żółte, a tutaj jest jeszcze zimowo pięknie. Śniegu jest dużo. Jak to w Beskidach, nikogo nie ma na naszych szlakach. Tu dobrze widać, ile jest śniegu. Możemy sobie zobaczyć nawet kijem trekkingowym. Zmierzymy, ile jest śniegu. Śniegu jest... Warstwa jest taka. Czyli mnie sięga do pasa prawie. O, zatem. Tam sobie szumi strumyk i jest cudownie po prostu. Dotarliśmy do szczytu naszej wędrówki dzisiejszej. Jesteśmy na szczycie naszym dzisiejszym. Dalej dzisiaj nie damy rady, ale to jest nasza taka chatka, do której kiedyś dotarliśmy latem. I tu była jaszczurka, dzieci pamiętają. A teraz dotarliśmy tu zimą. Śniegu jest... Ile jest śniegu? Dużo? Tak, bardzo, do kolan. Dużo! Śniegu do kolan, ledwo żeśmy doszli. O, dopadamy się kawka. Doparzona na szczycie góry. Proszę bardzo. Kawka na wynos. Dzisiaj towarzyszy mi, tak jest. No i co? A, jest to, jak przyjeżdżacie w Beskidę, to trzeba najpierw zadzwonić do Tomka Forysia i zamówić pogodę, bo u niego za, no nie wiem czy niewielką, ale za jakąś opłatę na 3 dni można wykupić pakiet okienka pogodowego. Bo powyżej 3 dni to już chyba nikogo nie stać, żeby od Tomka wykupił, ale pakiety na 3 dni daj radę jeszcze tutaj każdy kupić. No i wtedy mamy takie warunki z widokiem na Babią Górę. Także jak ktoś chce dobrą pogodę w Beskidach, to Outrider. Tam piszcie na maila i wtedy numer konta, wszystko będziecie mieć podane i pogoda jest wtedy zaklepana. Ta chatka jest taka, że tu by można spać. Ja już wtedy to mówiłem, jak byliśmy latem. Tylko taki trochę tu jest nieład panuje. Śmieci jakieś pozostawiane, jakieś tak zawsze, ale tu by spokojnie można się położyć w takiej norce, jak mam na przykład. No i heja. Cześć, my już zakończyliśmy naszą dzisiejszą wędrówkę. Wchodziliśmy z Zawoi Czatorzy na kolisty groń 1105 metrów nad poziomem morza. Zajęło nam to 5 godzin, przeszliśmy 8,7 km po górach. To pokazuje mapa, a opaska pokazuje 9,5 km, bo... Thank you.
Chodź tu, złapcie psa. Łapiesz psa. Stój! Wyjaj głęboko to. Miała być tylko kawa, a jest ognisko. Spektakularne. Jak to ognisko nie ma. Tata ma włosy. Musiało być trochę pobushcraftowane. Co to za czasy bez bushcraftowania. Tu nie ma problemów z opałem i nie brakuje iglastego drewna, jak w naszych lasach, gdzie z kolegą Mariuszem, pozdrawiamy Mariuszka, chodzimy i szukamy przez 2 godziny jakiś sosny zwalony. Tutaj podchodzi do pierwszego lepszego świerka, łamiesz boki i kawa jak marzenie. No i sprawy się mają tak, że pakiet pogodowy na 3 dni już mamy na wyczerpaniu. Wykupiliśmy od Tomka 3-dniowy pakiet pogodowy, ale mogliśmy wykupić je z wtorku, bo wykupiliśmy w poniedziałku i jeden dzień nam poszedł na dojazd, więc także jutro już będzie deszcz niestety, nawet duże alerty przychodzą, no ale może kiedyś się szarpniemy na taki tygodniowy pakiet, bo słyszałem, że parę osób to kupiło w tym roku i byli bardzo zadowoleni. Jak widać, nikt przed nami tutaj nie szedł i pewnie dzisiaj nikt po nas też tu nie będzie szedł. To jest najpiękniejsze w tych górach. Jest się samemu dziką przyrodą za pan brat. Pogoda przecudna. Pokrywa jest taka. O. Tyle śniegu. Ja się zapadam strasznie. Więc chyba nie ma sensu dalej tędy iść bez rakiet. Następna rzecz, jaką będziemy musieli sobie zorganizować, są rakiety śnieżne. Operator kamery zapada się po kolana w śniegu. Plan był taki, że pójdziemy na śmietanową, ale nikt nie wpadł na taki pomysł, że będziemy przecierali szlak. Jeszcze raz, bo nie widać. Musisz to pokazać. No i tyle. Ale rakiety można zrobić sobie samemu, nie? Tak. Kiedyś musieli robić w patyku i korzeni. Znaczy jest przepięknie, jest jak w bajce. Kamera, aparat tego nie są w stanie oddać. No i gdzie są drugie takie góry, żeby coś takiego zobaczyć? Gdybyśmy byli w Tatrach, to by przyszedł góral i sprzedawał nam osypki z Selgrosa w tym momencie. I chciał wodzić koniem za 100 od osoby 30 metrów. Ale jesteśmy
w Beskidach to jest dzicz, przyroda i wolność. Cześć. Koniec balu, dalej nie idziemy. Kilometr przeszliśmy przez godzinę. Nie ma opcji w ogóle dalej iść. Ani sensu. Ja idę w śniegu do pasa, a pode mną jest woda, czyli tu jest pewnie jakiś strumień spływa, którego nie widać, wyłazi gdzieś tam. A poza tym to może jakaś lawina zejść z góry, więc nie wiem, trzeba sobie powiedzieć kiedyś stop. Jak ty śpiewał kiedyś klasyk, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, nie? Mam mieć trochę szacunku dla tych gór. Wystarczająco jest tu pięknie. Mamy widok na Tatry przed nami. Niestety telefon mój jest za cienki, żeby to wam pokazać, ale tam mamy przed sobą Tatry. To jest jedyne miejsce, gdzie jest jakiś wyższy poziom i można nogami dotknąć do ziemi. Tu będzie kawka i odwrót.
Tak. Dlatego, że ten cały osad, który spływa z góry wtedy, jak go będziesz miał, to będziesz go miał w manierce, a tak to... Mądrego dobrze posłuchać.